Siema, siema, z tej strony Venom. Witam Was w kolejnym odcinku Poradnik SnowRunner. Jest to poradnik dla osób początkujących, ale nie tylko. Omawiam tutaj w tym poradniku wszystkie pojazdy, jakie są dostępne w tej grze. W każdym odcinku inny pojazd, inna ciężarówka. Mówię tutaj o minusach, plusach, albo jak to woli, wadach, zaletach danego pojazdu. Na dzisiejszy odcinek wybrałem taką ciężarówkę jak Ford TLT 9000. No i co o tej ciężarówce? No jest to niestety specyficzna ciężarówka. Dużo tutaj o tym sprzęcie raczej dobrego, jeśli chodzi o teren, nie będzie można powiedzieć, ale to w dalszym odcinku powiem po kolei, o co chodzi. No i na start standardowo, jak to zwykle omawiam, są to napędy AWD i blokada dyferencjału. No i cóż, jak tutaj może niektórzy już zauważyli, ta ciężarówka nie posiada ani takiej opcji, także ani nie zapniemy tutaj blokady dyferencjału, ani nie włączymy napędu na wszystkie koła. Także tutaj jest olbrzymi minus tej ciężarówce, bardzo duży minus, nie posiada ani jednego z tych napędów. Także to tu sprawa wygląda tak. Następnie, jeśli chodzi o moc do masy silnika, jest tutaj najmocniejszy silnik odblokowany, daje nam moc do masy S, czyli tu jest akurat bardzo dobrze. Następnie mamy trwałość tutaj tej ciężarówki, to jest tak pośrednio, także nie ma tutaj jakiejś tragedii, jest wszystko w porządku nawet. Nie dostaje ciężarówka jakichś dużych uszkodzeń, jak się wjedzie na jakieś kamienie czy pniaki, albo gdzie indziej się, że tak powiem, przydzwoni. Wszystko jest nawet na dobrym stanie. Następnie zużycie paliwa też tutaj nie jest jakieś wygórowane, także wszystko tutaj w tej ciężarówce pod tym względem jest ok. Bak paliwa, jak widać, 280 litrów, także przy tym spalaniu daje nam możliwość przejechania tą ciężarówką dużego dystansu. No i co dalej? Dalej oczywiście standardowo zrobimy test w bocie i zaraz się okaże to, jak ta ciężarówka niestety, ale bez ani jednego z tych dwóch napędów sobie radzi. Zamontowane jest oczywiście zawieszenie podwyższone, bo jest tutaj taka możliwość. Opony są, zaraz powiem, jakie założone. No i co? Jak widzicie, tragedia, nie? Trzeba pobawić się biegami niskimi. To może wyjedziemy. Aczkolwiek nie jestem przekonany. Radzi sobie tragicznie. Ale niestety to jest właśnie bolączka tego, że nie ma ani napędu na wszystkie koła, ani blokady dyferencjału. Niestety muszę się wspomóc tutaj linką, bo jak widzicie, nie jesteśmy w stanie stąd wyjechać. Zobaczymy, czy w ogóle z linką wyjedziemy stąd. Może tu się złapę. Czemu w tej ciężarówce, w tym Fordzie tak to wygląda? Ta ciężarówka jest. Nie ma zastosowań, jeśli chodzi o twórców gry, przewidzianych, ciężkich ani terenowych. Ta ciężarówka jest jako ciężarówka uwzględniona autostradowo. No straszny problem jest. Nawet tu nie mogę wyjechać. Teraz jeszcze coś wykombinujemy, żeby wyjechać, przejechać się chociaż kawałek tą trasą. Widzę, że dupa. No jedź, mistrzu. Niestety nic z tego chyba nie będzie. Także no tak to sprawa wygląda w tym błocie, jeśli chodzi o ten sprzęt. Schaluję się teraz do magazynu. Pojadę jeszcze raz na ten kawałek trasy. I powiem pokrótko, jeśli chodzi o, tak jak mówiłem, trwałość tego sprzętu, no to tu jest akurat fajnie. Roznoszona jest ona do tras autostradowych, także możemy nią śmigać tylko raczej w takich trasach, bo jak widać, wjedziemy już w błoto kawałek,
Już jest problem. Do tego nie posiada ona opon błotnych. Tu jest lipa. Dlatego w terenie jeszcze bardziej będzie sobie z tym nie radziła, bo nie ma opon błotnych. No a wiadomo, no tutaj po trasie jakiś łatwy asfalt typu na przykład płyty betonowe, no to nie będzie żadnego problemu, wiadomo. I tak, prowadzi się fajnie nawet. Skrętność kół jest spoko, także tutaj nie ma problemu. I tak jak mówiłem, jeśli chodzi o te uszkodzenia we wjeżdżaniu na nierówne jakiś tam teren, kamieni, czy no tak jak widać tutaj, czy jakieś pniaki wystające w lesie, to no w lesie to może nie do końca, bo nie będziemy tą ciężarówką raczej jeździć po lesie, chyba że po suchym terenie to może się uda. No wtedy te uszkodzenia są widać bardzo minimalne, także tu nie ma problemu. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem, no przejechałem taki kawałek drogi i zobaczcie, spaliłem tylko 8 litrów, także tutaj w tym temacie jest bardzo dobrze. Przejdziemy teraz do magazynu i omówimy sobie wszystkie dodatki i modyfikacje. Tak na start silnik. Standardowy to jest właśnie ten silnik, który jest dostępny od razu, on nam daje moc do masy. A jak widać, niby spalanie jest trochę mniejsze, powinno być w tym silniku, ale na wykresie tego nie widać, także tu nie będzie jakiejś kosmicznej różnicy, tylko raczej niewidoczna różnica. Czyli następny silnik to jest 2100 T, ten nam daje moc A+, no i po odblokowaniu najmocniejszego, czyli 2400A, zyskujemy moc S. Następnie skrzynia biegów jest, wiadomo, standardowo to jest zbalansowana, skrzynia tuningowa, której nie polecam do tej ciężarówki. Skrzynia wysokozakresowa, czyli skrzynia, która daje nam większe przełożenie na każdym biegu, czyli ciężarówkę możemy rozpędzić do większych prędkości. Ta ciężarówka akurat, przynajmniej na tym silniku, ma naprawdę dużą moc, więc na tych terenach łatwych, których nią będziemy jeździć, to nie ma sensu chyba tej wysokozakresowej skrzyni, ale możemy ją założyć, zamontować, dawać, bo no, ona i tak bardzo szybko jedzie, a przy tych zakrętach, które są zazwyczaj na tych trasach, to ta szybkość nam jest raczej niepotrzebna. I tak dojedziemy bardzo szybko z punktu A do punktu B. Więc no, terenowo można tutaj założyć, ja założyłem do testów, żeby zobaczyć w błocie, żeby pokazać wam, jak w błocie sobie ona radzi w trudnym terenie. No, też nie ma sensu jej raczej zakładać, bo no mówię, no tą ciężarówką nie pojeździmy po terenie trudnym, więc można używać zbalansowanej, ewentualnie wysokozakresowej skrzyni, która nam jeszcze obniży trochę spalanie. Następnie mamy zawieszenie, czyli standardowe fabryczne i zawieszenie podwyższone, które ja zamontowałem, żeby też pokazać, jak się sprawdza w testach w trudnym terenie. No i tutaj mamy te opony, o których wspominałem, czyli ciężarówka jest przeznaczona do dróg autostradowych, to tutaj mamy akurat możliwość założenia tych oponów. Uniwersalne opony też są. Następnie, tak jak tutaj mówiłem, terenowe opony to założyłem do testów. Posiada takie, najlepsze na błoto. Niestety nie posiada błotnych, więc tutaj ta opcja doskonała do błota odpada. Posiada natomiast opony z łańcuchami, no nie wiem po jakiego, że tak powiem, grzyba, no chyba żeby jeździć gdzieś na terenach Alaski po asfalcie, gdzie będzie oblodzony teren, gdzie będzie oblodzona droga, no to przejedziemy tą ciężarówką, ale niestety w śniegu to nawet nie ma sensu tam nawet wjeżdżać, bo to będzie katastrofa. No ale posiada tę możliwość opon z łańcuchami. No i wyciągarki oczywiście, jest fabryczna średnia, to jest ta standardowa fabryczna. Ciągarka dłuższa, lina średnia jest dostępna, zaawansowana średnia, najlepsza możliwość, jaka jest dostępna do tej ciężarówki. Mocna średnia jest tutaj też dostępna opcja. I tak, mamy koło zapasowe w ilości jednej sztuki, możliwość do dokupienia. Snurkul jest w wersjach, też jest dostępny. Potem mamy ramy i dodatki. I ramy i dodatki, wygląda to następująco. Tu jest bardzo dużo takich opcji. Ale no powiem tak, no ciężki żuraw jest dostępny w tej ciężarówce, ale no jak my na pusto nie potrafimy przejechać tą ciężarówką w trudnym terenie, to żuraw do tej ciężarówki no jest raczej taki, że tak powiem, nie spotkałem się, przynajmniej nie pamiętam, może zaraz, chociaż naprawdę nie mogę sobie przypomnieć, żebym w tej grze miał jakąś misję, gdzie będę mógł
jechać cały czas żurawiem po asfalcie albo po łatwym terenie, żeby móc dojechać, załadować na jakąś inną przezrówkę ładunek. Także no, jest dostępna ta opcja, ale pewnie nie wykorzystała się tego dodatku. Następnie mamy przetransportera kłód. No, kody zazwyczaj też się wozi w trudnych terenach, więc nie damy rady tego też użyć, ale jest taka opcja po dokupieniu w sklepie z przyczepami, przyczepy do transportu długich kłód. Następnie mamy żuraw do załadunku tych kłód. Tu jest możliwość takiej opcji zamontowania, płaska platforma do przewożenia dwóch małych jednostek ładunku. Dodatek van jest tutaj opcja w tej ciężarówce. Części naprawa jest 800 jednostek i koło zapasowe 6 sztuk. Później mamy krótką ramę transportu krótkich kłód. Dodatek serwisowy rama, czyli dodatek też z częściami serwisowymi, tylko 300 jednostek. Koło zapasowe ma o jedną sztukę mniej 5, ale za to ma zbiornik paliwa 1400 litrów. Później mamy moduł wykrywacza metalu. Też dostępna jest opcja w tej ciężarówce, ale oczywiście też misje, które miałem misje, z którymi miałem styczność w tej grze, które wymagały tego modułu, znajdował się w takich miejscach, że nie ma takiej opcji, żeby ta ciężarówka tam wjechała. Naprawdę. Nie ma takiej opcji i nie sądzę, żeby ktoś znalazł się, kto by miał na tyle nerwów i cierpliwości, żeby pojechać tą ciężarówką w to miejsce, wykonać tę misję. Następnie są burty platformy. Tutaj mamy też do włożenia mniejszych dwóch jednostek ładunków. Zbiornik paliwa jest na 1800 litrów, też dostępny. Później mamy płaską platformę załadunkową z rampą, z wyciągarką do scholowania jakiegoś pojazdu, przetransportowania go. Cysterna pożarnicza jest tutaj dostępna z 1800 wody. Później mamy żuraw załadunkowy do załadowywania mniejszych jednostek do transportowania, na przykład takich jak jednostek jak pustaki, cegły czy deski, bo na przykład już wiadomo, metalowej belki to już będzie problem z załadowaniem tego. No i wiadomo, opcja siodło wysokie, siodło niskie do transportu. Jest i taka opcja. Później mamy wyglądowe rzeczy. Tutaj jest jeszcze taka kwestia w tym, to wiadomo, zderzak tył przód. W przodzie zderzak jest. A nie, to jest dach, przepraszam. Tu jest minus tej ciężarówki taki, że nie posiada przeciwgielnych świateł, także nie będzie lepiej oświetlało nas terenu po zmroku. Następnie wiadomo, opcje dachowe i teraz tak, zderzak przód, tu jest standardowy, fabryczny taki, to jest chyba najlepszy zderzak, chociaż tutaj mówię, no tą ciężarówką raczej będziemy jeździć po asfalcie i po łatwych terenach, więc możemy sobie zamontować jaki chcemy zderzak, jakby ktoś chciał odważny jeździć po trudnym terenie, to lepiej używać tego zderzaka, bo przy tych zderzakach one są niskoprofilowe, będziemy zawadzać o pniaki, więc będzie problem taki, że albo się zawiesimy, albo nie przejedziemy. No i wiadomo, później jakieś dodatki różne, wydechy, niewydechy, obręcze i malowania. No i jednym słowem, co mogę o tej ciężarówce, jednym zdaniem, co mogę o tej ciężarówce powiedzieć. Czy polecam ją, czy nie standardowo? Powiem tak, no raczej tutaj misje tak jakich mówię, z punktu A do punktu B, gdzie będziemy lecieć cały czas po trasie. Nie spotkałem się z takimi misjami, albo nie kojarzę przynajmniej, więc ta ciężarówka naprawdę moim zdaniem raczej odpada. Nie polecam jej, dlatego że no, nie pojeździmy nią w trudnym terenie, nie posiada napędu AWD ani blokady dyferencjału, nie posiada opon płotnych. Także tu są trzy największe minusy, jakie ta ciężarówka posiada. Poza tym wszystko jest ok, modyfikacji ma sporo. Inne dostępne opcje są spoko, silnik, moc, wszystko jest na swoim miejscu, prowadzenie się pod tym względem ta ciężarówka, tej ciężarówce nie ma czego ująć, więc tak to sprawa wygląda. Jeśli Wam się podobało, to standardowo zapraszam do dania komentarza pod moim filmikiem, podzielenia się opinią, dania łapki w górę, zasubskrybowania mojego kanału, a na koniec odcinka standardowo link do subskrypcji, link do następnego odcinka i link do odcinków z całą playlistą z poradnik SnowRunner, a ja zapraszam do oglądania mojego kanału. Trzymajcie się, cześć!